Cześć, witajcie. Tutaj zaczniemy od remanentów. W tym tygodniu się pokazał oficjalnie już Honor X8A, o którym mówiliśmy, ale to nie jest jedyna nowość, starość, ponieważ na przykład pokazało się Xiaomi CV2 Hello Kitty. To jest wersja z kotkiem, wersja na Chiny i w zasadzie też średnio nas interesuje. Specyfikacją się nie różni. W zasadzie niczym wersja pamięci to jest 256 plus 12 giga, czyli ta najwyższa możliwa w tym modelu. Trzeci Dokładnie. smartfon tematyczny i trzeci powtarzający specyfikację smartfona podstawowego to jest Realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Smartfon w czerni i czerwieni, nie wiem, jeżeli chodzi o specyfikację, też się nie różni, poza tym, że występuje w jednej wersji pamięci 128 plus 8 giga RAM-u, a tak poza tym to w zasadzie jest dokładnie specyfikacja żywcem zdjęta z Realme 10 Pro. Tak, i on do nas nie trafi, bo pozostanie w Indiach, tam miał premierę i tam chyba zostanie. W Indiach kosztuje 1130 zł, jakby kogoś interesował, ale nie sądzę. No bo... Jest duży zestaw sprzedażowy. Ja widziałem w tym zestawie mało ciekawe rzeczy, bo raptem plecki, zdaje się, dodatkowe są chyba jakieś dwa zestawy naklejek, jakaś ten kot maskotka znany najwyraźniej. Ja nie znam tego kota, w związku z tym nie wiem. No to jakiś pewnie lokalny tam wynalazek. Trochę wygląda jak butelka z Coca-Colą ten kot. Tak. Jak o zestawach mowa, to ja wtrącę z kolei, że w Korei, niestety tylko i wyłącznie w Korei, pokazał się Galaxy S23 Ultra dla fanów BMW M. I tu rzeczywiście ten zestaw, z tego co widzimy na zdjęciach, jest mega obfity, a całość jest tylko nieznacznie droższa od bazowej wersji, bo tam jest różnica 6000, a 5600, no czyli tam powiedzmy 500 na nasze by było drożej. Przy tej cenie to już bez żadnej różnicy, ale niestety to zostanie tylko w Korei u tamtejszego operatora, bodajże jest to. Jakiś zegarek tam jest, okulary, Tak, jakieś plecki z mnóstwo, no. pedałami. Tak, no masakra, tu jest ten zestaw, jest przeogromny, jakieś nie wiem, coś. Pół samochodu chyba, znaczy 1/3 samochodu w zasadzie jeszcze dorzucają Chyba chyba. skinki do mankietów ja tam widzę, nie wiem co to są te emblemaciki. Jakiś taki kawałek właśnie samochodu, jakieś broszurki, coś co wygląda jak powerbank chyba. Albo kłódka, to w zależności od tego, Breloczek, jaka nie, to to jest są. breloczek. Okej. Breloczek. A i akumulatorowa sprężarka powietrza. Ła. Bezprzewodowa ładowarka. Panie. Jak, służąca jako uchwyt na kubek. Plakat, fotoksiążka, analogowy zegarek i kupon na lekcję jazdy w centrum jazdy BMW. O. Gdybym mieszkał w Korei, to pędziłbym już w te dyrdy do sklepu i kupował tego Samsunga. Jeszcze bym chciał wrócić na sekundkę do tego Xiaomi CV2 Hello Kitty. Aha. Co prawda Hello Kitty do nas nie doszedł, ale chodzą słuchy i wydaje mi się, że to się sprawdzi, że ten telefon do nas przybędzie pod nazwą Xiaomi 13 Lite, a przybędzie w przeddzień targów MWC wraz z pozostałymi modelami serii Xiaomi 13 i to już jest... Ale to taki tematyczny on będzie, tak? Nie, 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 właśnie nie, nie będzie Hello Kitty, absolutnie, ale CV2 zobaczymy prawdopodobnie jako Xiaomi 13 Lite u nas, wreszcie. Poza tym, jeżeli jesteśmy przy Realme, to dwa w zasadzie klony, bo do tej pory nie widać na stronach Realme, żeby zróżnicowały jakoś specyfikację. Właśnie. V30 i V30T. No moje to V30T jest po prostu wersją operatorską smartfona i możliwe, że na przykład nie będą się pokrywały wszystkie pamięci, chociaż do tej pory z tego, co widziałem, są identyczne. Dlatego, że tam jest 128 plus 6 albo plus 8 giga RAM-u. Jest bateryjka 5000 mAh z ładowaniem niestety kiepskim, bo 10-watowym. Jest Dimensity 700 w obu, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, HD pracujący przy 60 Hz tylko. Także tani telefon dla człowieka chińskiego. Aparaty 13, a tutaj najlepsze jest to, bo w jakby bliźniaku, w klonie wcześniejszym tego smartfona producent zgłaszał, że tej 13 towarzyszy kamerka Fauga. Tutaj ewidentnie jest napisane, że to jest kamerka QFauga.
W związku z tym od taki rozmywacz tła dodatkowy i 5 megapikseli z przodu. Z tyłu 13. No, tak, także od budżetowe dwa telefoniki dla Chińczyków. Ale nie budżetowy też pokazali. Pokazali, moi drodzy, najszybciej ładujący się smartfon świata. Realme GT Neo 5 miał swoją premierę w Chinach i, moi drodzy, ładuje baterię, uwaga, z mocą 240 watów. Pewnie się ludzie będą strasznie bać tego zakupu, zobaczymy, ale ja bym chętnie to wypróbował, bo napełnienie baterii ma zająć od 0 do 100 w 9,5 minuty, a do połowy w 4 minuty, więc to jest sztos, a bateria ma 4600 mAh. Ja też bym się bardzo bał, powiem szczerze, używania tego typu ładowarki, a w każdym razie ładowania bez nadzoru. No nie, Także nie, 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 ale... bardzo radzę tego unikać, pomimo tego, że ta i ładowarka, i kabel są certyfikowane certyfikatem przeciwpożarowym dodatkowym. Ten kabel jest wzmocniony. Nie daj Boże, żeby kogoś nie podkusiło, jeżeli mu ten smartfon spadnie w ręce, podłączać zwykłego kabla. Ja myślę, że przede wszystkim nie powinien zadziałać. Ale na wszelki wypadek bardzo nie polecam stosowania normalnego kabla, gdyby Wam się udało tego smartfona kupić. No tak. I dla tych trochę bardziej strachliwych Realme przygotowało drugą wersję tego smartfonu, która ma baterię 5000 mAh, ale ładuje się już tylko, w dużym cudzysłowie, z mocą 150 W. Czyli też nader szybko, ale no już tak, powiedzmy, z mniejszym, załóżmy, ryzykiem, jeżeli się by ktoś bał. I skoro mówimy o różnicach, to jeszcze wspomnieć może warto o pamięciach, dlatego że ta podstawka, czyli ten ładujący się prądem 150 W, ma pamięć dla użytkownika 256 giga i 3 tiery pamięci RAM, to jest 8, 12 i 16 giga. Natomiast wersja 240 W ma 256, 512 albo 1 tera dla użytkownika. To te poprzednie oczywiście giga, ostatni tera. Natomiast tylko jedną wersję RAM-u 16 giga. Bardzo możliwe, że w trakcie sprzedaży się to zmieni, ale dla tych wersji, te wersje w tej chwili są w sklepie chińskim, no, 512, przepraszam, indyjskim. I te wersje mają ceny swoje po prostu już podane. Tak jest, a na przykład w Chinach 512 nie widziałem w sklepie i ja mam ceny z Chin. Tak na szybko tylko Wam powiem, od podstawki 150-watowej za 1625 mamy po 240-watowe ładowanie 16 plus 1 tera za 2,280. I jeszcze ważna informacja, ten mocniejszy model, czyli z tym 240-watowym ładowaniem, trafi do szerszej dystrybucji, czyli pewnie Indie, pewnie Europa, pod nazwą Realme GT3. I zapewne zostanie to ogłoszone na targach MWC, tak coś podskórnie przeczuwam. No i teraz trzeba powiedzieć, jakie są cechy wspólne obu tych wariantów, bo skupiliśmy się na ładowaniu i na akumulatorach. A to tak, jeżeli chodzi o wyświetlacze, 6,74 cala, rozdzielczość 1,5K, odświeżanie 144 Hz. Znaczy, może tą rozdzielczość warto podać, bo ona nie jest standardowa, to jest 1240x2722 piksele i 10-bitowy kolor przy okazji. Tak. Jasność do 1400 nitów, czyli wyświetlacze całkiem popitaśne. Do tego Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, pamięci DDR5X i UFS 3.1. No i przechodząc do fotografii, no to jest tak dosyć zwyczajnie, 16 do selfie, z tyłu na szczęście z optyczną stabilizacją 50 megapikseli, 8 szerokokątna i 2 do makro. No i obok aparatu jest taka dosyć ciekawa dioda powiadomień, taki prostokąt z napisem Dare to Live, czyli tym filmowym sloganem Realme. No może się to podobać, no bo w sumie fajne rozwiązanie, bo z tyłu mamy diodę powiadomień, z przodu Always on Display, więc jakbyśmy telefon nie położyli, to powiadomienia widzimy. No to jest dosyć fajne akurat. Z tyłu jest Sony IMX890, to jest niezła naprawdę matryca Sony, jeżeli producent dobrze to oprogramuje, to będzie działało całkiem fajnie. Ten aparacik do makro jest aparatem mikroskopowym, ma światło kiepskie, bo tam jest 3,3, także on znowu będzie z bliska robił mikrofotki. Natomiast z przodu z kolei to 16 megapikseli to jest Samsung 3P9, a taka matryca do selfików nie jest zła.
Pamięci LPDDR5X i UFS3.1 w obu wersjach takie same i we wszystkich wersjach pamięci też identyczny standard właściwy. Smartfony wyglądają ciekawie, to znaczy one się na pewno wyróżniają w jakiś sposób wyglądem właśnie przez tą diodę tylną taką w kształcie zaokrąglonego prostokąta. Co prawda zdjęcia marketingowe są średnio ciekawe, ale na tyle jeszcze, oprócz tego są takie dwa błyszczące paski, dosyć fajne w wersji fioletowej, w wersji białej chyba nie. Nie, tylko we fiolecie są te paski. A, i skoro przy tym jesteśmy, to jest jeszcze jedna rzecz. Te smartfony, te wersje, które się pojawiły marketingowo, mają różne kolory o tyle, że w przypadku wersji tej podstawowej 150 W to są trzy kolory i to jest fioletowy, biały i czarny klasyczny. Natomiast w przypadku wersji 240 W brakuje tego czarnego. Podejrzewam, że też będzie prędzej czy później. Chyba, że sobie tak wymyślili, że nie. No. Czy ty nie rozgraniczali na przykład tego na Weibo w tych slajdach, także ciężko wyczuć. Ale no, ja myślę, że jak dojdzie do Europy, to i tak jeszcze... To znaczy ja mówię w tej chwili o sklepie producenta. Na Weibo zresztą to też było to rozgraniczenie. Na Weibo przynajmniej w tych... Nie, przepraszam, nie na Weibo. No. Nie, przepraszam, o innym serwisie komercyjnym myślałem. No. Ale w każdym razie w sklepie Realme one występują właśnie w ten sposób, czyli wersja podstawowa w trzech kolorach, wersja 240 W w dwóch kolorach. No ale wiadomo, że jak do nas dotrą, to i kolory mogą być niespodzianką, jak i wersje pamięci, więc nie przywiązujcie się do tego, bo może się okazać, że na przykład dostaniemy 240 W, ale pamięć 8256. Ja bym się na przykład nie zdziwił. Dobra, lećmy dalej, bo jeszcze się trochę zadziało. Zadziało się to, że... Chcesz coś? Nie, polećmy po największej premierze tygodnia. Dobra, no największą premierę chyba zrobił OnePlus, bo w sumie to tak naprawdę pokazali jedną nowość, jedną zapowiedzieli, a jedną wprowadzili do globalnej dystrybucji, ale dobra, po kolei, nie mądźmy. Otóż OnePlus 11, którego znamy już z Chin, doczekał się europejskiej, jak i polskiej premiery. W Polsce występuje w dwóch wersjach, 8128 albo 16256 za 4200 i 4600. Czyli całkiem nie najgorsze te ceny, wydaje mi się, w stosunku do tego, co telefonik sobą reprezentuje. Design dosyć ciekawy, a czy już zauważyłem w komentarzach, kontrowersyjny. Dwie wersje kolorystyczne, matowo-czarna, połyskliwa zielona, całkiem ładna. Telefon fajny, przyzwoity, wyświetla 6,7 cala AMOLED z wysoką rozdzielczością 1440x3216 ze 120-hercowym odświeżaniem HDR10, Gorilla Glass 7, jasność 8300 nitów, ale to już znamy z Chin. 16 megapikseli do selfie, niezmiennie 50 megapikseli na pleckach ze stabilizacją, do tego 48 szerokie i 32 tele, ale nieduże. Raczej portretowe, bo z dwukrotnym przybliżeniem. Są głośniki stereo, bardzo przyjemna wibracja w tym telefonie jest. Słuchajcie, polecam wypróbować, jakbyście byli w sklepie przed zakupem, warto. Snapdragon 8 generacji drugiej, naprawdę topowa wydajność. Ten telefon miażdży wszystkie inne w benchmarkach. Pamięci DDR5X i UFS 4.0. Jest wreszcie jakaś tam zabezpieczenie przed wilgocią, bo jest IP54. No i na szczęście Chińczycy nie przycięli wersji globalnej ładowania, jest ciągle 100-watowy, a bateria ma 5000 mAh i tak naprawdę od tego, co znamy z Chin, to się różni interfejsem, no bo Chińczycy mają ten swój dopakowany bajerkami ColorOS, a myśmy dostali Origina takiego niemalże bliskiego czystemu Androidowi. Oprócz tego pojawiły się smartfony troszeczkę tańsze i w Chinach pojawił się OnePlus Ace 2, a w Indiach pojawił się OnePlus 11R. Tak naprawdę to jest w zasadzie jedna i ta sama konstrukcja. Znów podobna sytuacja, że różne interfejsy, wejście jest ColorOS, w 11R jest Oxygen. To jest taki trochę tańszy budżetowiec. Wygląda prawie jak ten główny model OnePlus 11. A tak w ogóle to sobie obejrzyjcie recenzję, bo już jest od dnia premiery na naszym kanale, także gorąco zachęcam. Ale wracając do tego tańszego flagowca, zastosowali tu procesor Snapdragon 8 Plus, czyli ten powiedzmy prawie wciąż flagowy. Ciągle mamy baterię 5000 ze 100-watowym ładowaniem, czyli tak jak
we flagowcu, ale pamięci już są tylko UFS-3.1 i DDR5X, nie ma UFS-4. Oczywiście podobnie jak we flagowcu jest też bardzo duży wirtualny RAM. No i w miarę podobne aparaty fotograficzne, bo główny to ciągle jest Sony IMX890 z optyczną stabilizacją, tylko że w tym tańszym modelu, czyli 11R tudzież Ace 2, okrojono pozostałe aparaty. Szeroki jest 8-megapikselowy, selfie niezmiennie 16, a z tyłu jeszcze rolę dodatkowego aparatu pełni 2-megówka do makro, taka prościutka. Ekran 6,74 cala OLED, rozdzielczość 2772 na 1240 pikseli, czyli 1,5K. 120 Hz odświeżanie, 10-bitowy kolor. No i jasność do 1450 nitów, warto wspomnieć. No i teraz, moi drodzy, ceny. Myślę, że OnePlus 11R jako nam bliższy, bo z Indii dwie wersje, 8128, 16256 i ceny odpowiednio w Indiach 250, 2419, czyli u nas tak, myślę, że w granicach 3,5 ten telefon mógłby wylądować i możliwe, że wyląduje, zobaczymy. Wyląduje na pewno z kolei trzecia z nowości OnePlusa, czyli OnePlus Pad. Tak naprawdę można powiedzieć, że go dopiero zapowiedziano. U nas ten sprzęt pojawi się, z tego co ja wiem, tak nieoficjalnie w okolicach końcówki kwietnia, początku maja, czyli całkiem możliwe, że tuż na majówkę albo zaraz po. I z rzeczy zabawnych myślę, że zobaczymy to urządzenie lub niemal identyczne urządzenie też z logo Oppo jako Oppo Pad 2, ale to też nieoficjalnie. A oficjalnie co można powiedzieć? Tablet ma fajną metalową obudowę z bardzo oryginalną oprawką tylnego aparatu fotograficznego. Niestety jest pojedynczy 13-megowy. Z przodu jest aparat 8-megowy, jak już o tym mówimy. No i z przodu jest wyświetlacz 11,6 cala. Niestety LCD, ale za to o rozdzielczości 2800 na 2000 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Także całkiem fajne jest odświeżanie. Jasność do 500 nitów. Wąska ramka, no ładnie to wygląda, bardzo atrakcyjny zielony kolor, który będzie jedyną z dostępnych wersji kolorystycznych. Przewijały się jeszcze zdjęcia tego tabletu w takiej ciemnej szarości, tudzież czerni, ale możliwe, że to były już zdjęcia tego tabletu Oppo, o którym wspomniałem, o którym nic nie wiem. Co jeszcze można powiedzieć? MediaTek Dimensity 9000 w środku, RAM LPDDR5 8 GB lub 12 GB, pamięć wewnętrzna UFS 3.1 128 albo 256. No jeszcze nie wiem, która z tych wersji trafi do nas, czy obie, czy tylko jedna z nich. Zobaczymy. Bateria 9510 mAh z 67-watowym ładowaniem i oczywiście interfejs koloru S13 mamy tradycyjnie. No i tak ogólnie powiedziano, że przedsprzedaż rusza w kwietniu, ale tak jak powiedziałem, u nas troszeczkę będzie przesunięcie, końcówka kwietnia raczej bym tutaj się skupiał i tak to zostawmy. I jeszcze jedna była premiera na samym początku tygodnia, aczkolwiek myśmy już trochę zajawiali te telefony, mianowicie dwa nowe Poco się pokazały. Poco X5 5G i Poco X5 Pro 5G. Na razie powiedzmy, że jeszcze jest, właśnie próbuję się doszukać, czy... A nie, już się skończyła przedsprzedaż, szkoda, bo do 8 lutego była tylko od poniedziałku. W każdym razie, króciutko, bo no, to są Poco, tak, czyli dużo za niedużo i mamy tak, bazówka, podstawa 6,67 cala Full HD, ekranik ze 120-hercowym odświeżaniem i dziurką na 16-megowy aparat do selfie. W roli procesora Snapdragon 695, pamięci niestety te trochę starsze, DDR4X i UFS 2.2, bateria 5000, ładowanie 33-watowe, aparat fotograficzny, no tak trochę biedniutko, 48 megapikseli plus 8 szeroki i 2 do makro. I do wyboru są dwa warianty pamięci. 628 i 8256. U nas na razie się pokazała druga z tych wersji, czyli 8256 za 1599 zł aktualnie. Tego słabszego tieru ceny nie znam, mogę Wam powiedzieć w dolarach, czyli $250 kosztuje gdzieś tam na zachodzie. Model Pro
Podobny ekran jak w tamtym, tylko że poszerzyli, już ma tą 10-bitową paletę kolorów, jasność 900 nitów, czyli mocniejszy trochę wyświetlacz, aczkolwiek wymiarowo to taki jak tamten. Ma oczywiście tam certyfikat Dolby Vision i tak dalej. Jest też tu mocniejszy procesor Snapdragon 778G, natomiast pamięci niezmiennie 4X i UFS 2.2. Bateria znowu niezmiennie 5000 mAh, ale już z ładowaniem o mocy 67 W. No i aparaty fotograficzne trochę podobnie jak w tym modelu bazowym. Szerokokątne makro i selfie są podobne. Natomiast główny aparat wymieniony na 108-megapikselową matrycę. Jest, oczywiście są głośniki stereo i tutaj ten telefon oczywiście będzie droższy. I dostaliśmy, moi drodzy, wersję 8256 GB, czyli znów mocniejszą, bo jeszcze jest tańsza 628 i ona u nas będzie kosztować 1799 zł. No kosztuje, bo już jest w sprzedaży, tak, więc muszę to poprawić. Tańsza gdzieś tam na zachodzie 628 jest 349 dolków. Taka ta cena, powiedzmy, globalna. Przy czym wiadomo, że ona się może różnić w zależności od kraju dystrybucji. No i jak dla mnie to chyba już wszystko, chyba że jeszcze ty, Jacku, coś tam z ciekawego znalazłeś. Nie, twój referat, ostatni referat o ostatnich 5 urządzeniach w zasadzie podsumowuje tygodniówkę. W związku z tym chyba nam przychodzi się żegnać po prostu. No to chyba się pożegnajmy w takim razie. I cóż, zapraszamy na kolejną tygodniówkę i do zobaczenia. Dzięki, że wpadliście. Zapraszamy za tydzień. Cześć. Test.